Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez Dobre Informacje, kupę kasy za sprzedaż swojego auta za granicę oraz przez Azot. Zapraszam. Zaczynamy miło i zaczynamy sympatycznie. Przedstawiciele Danske Bank wierzą i zapowiadają 7 obniżek stóp procentowych na przestrzeni najbliższych 2 lat. Obecnie stopa procentowa w Banku Norwegii wynosi 4,25, ale w roku 2025 ma wynosić 2,25, a składać się ma na to, że stopy zostaną obniżone, m.in. spadająca inflacja oraz wzrost gospodarczy zarówno w Norwegii, jak i poza granicami Norwegii, co musi dać obniżenie stóp procentowych, za co mocno trzymamy kciuki, aż bieleją nam palce. Mnóstwo osób zarobiło mnóstwo pieniędzy na sprzedaży swoich samochodów poza granicę Norwegii. Przepisy umożliwiały taką sytuację, że po sprzedaży samochodu poza granicę Norwegii otrzymamy nie tylko kwotę, za którą sprzedaliśmy samochód, ale również zwrot wysokości całego podatku zapłaconego przy pierwszej rejestracji w Norwegii tego auta, które sprzedaliśmy. I w niektórych przypadkach wynosił taki zwrot nawet 218 tysięcy koron i było tak w przypadku Land Rovera z roku 2017. Niestety, dla sprzedających przepisy się zmieniają i teraz te kwoty zmieniają się i obniżają nawet o połowę, także sprzedaż poza granicę nie będzie już tak opłacalna dla sprzedających. Śnieg z deszczem, oblodzone chodniki, zniszczone nabrzeże w Stavanger, zablokowane tunele czy opóźnienia w kursowaniu promów. Tak wygląda obecna pogoda, dlatego najlepiej zawinąć się w kocyk, zjeść popcorn i oglądać prognozę pogody, ponieważ przynosi ona dużo emocji, jeżeli akurat siedzimy pod kocykiem. Chociaż emocje przynosi również dla osób, które podróżują, ale to są raczej emocje negatywne. Boże Narodzenie to zazwyczaj czas miłości, radości, uśmiechu, padającego śniegu, mnóstwa prezentów i samych wspaniałych rzeczy. Niestety, według raportu przygotowanego przez Plantation, tegoroczne święta będą bardziej ubogie, a przystrojenie i dekoracje będą bardziej stonowane, między innymi wpływ ma na to niestety kryzys finansowy oraz wysoka inflacja. Ale jak to dokładnie wygląda, tego dowiecie się z naszego artykułu, do którego przeczytania serdecznie zapraszam. I ciekawostka. Coraz więcej osób w Norwegii stosuje podtlenek azotu. A do czego stosuje podtlenek azotu? Nie do tego, do czego najczęściej jest stosowany, czyli do puszek z bitą śmietaną? Nie. Do uśmierzania bólu, chociaż trochę, ale coraz więcej osób w Norwegii, najczęściej młodych, stosuje go do narkotyzowania się. W przeciągu ostatnich 2 lat aż o 1000% wzrosł recykling pustych puszek po podtlenku azotu, ponieważ coraz więcej puszek odpowiednie służby znajdują czy w lasach, czy w parkach. Jasne jest, że coraz więcej osób młodych po prostu się nim zabawia. Co więcej, oprócz narkotyzowania się, i warto tu podkreślić, że jest to w pełni legalny środek, który można w pełni legalnie kupić dla siebie czy dla kogoś w prezencie, na przykład dla kolegi z 4B. Dużym niebezpieczeństwem są również prawie, według wyrzucających, puste puszki po podtlenku azotu, ponieważ taki podtlenek w puszce niestety może wybuchnąć w najmniej odpowiednim momencie. Tak stało się kilka dni temu, kiedy wielka butla, nie taka malutka jak odbitej śmietany, ale taka wielka, naprawdę konkretna butla, wybuchła panu, który sprzątał w plecy i niestety rzuciła go na poręcze. Na szczęście pan żyje, ale takie sytuacje według służb są coraz częstsze i co najmniej codziennie raz wydarza się, może nie tak tragiczna sytuacja, ale jakieś mniejsze czy troszkę większe wybuchy jak najbardziej. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego sobotniego poranka. Tak samo jak i niedzielnego i poniedziałkowego, oczywiście, że też. Oraz oczywiście życzę wam spokojnych, zdrowych, uśmiechniętych i jak najbardziej bogatych świąt Bożego Narodzenia oraz mnóstwa prezentów, dokładnie takich, jakie sobie wymarzyliście, tak, aby nie trzeba było ich oddawać czy sztucznie się uśmiechać albo sprzedawać. Trzymajcie się, dzięki, cześć!